wspaniale sobie spotkać. Mam nadzieję, że Państwo będziecie już w sezonie, już niedługo, zadowoleni z naszych wyników, przede wszystkim chłopaków naszej drużyny. Dzisiaj skończyliśmy taki krótki obóz kondycyjny, na którym naszym celem nie było szlifowanie formy, ponieważ każdy z nas ma swoje cele, swoje zadania i w zasadzie indywidualnie przygotowuje się do sezonu. Naszym celem tego spotkania w Wągrowcu była taka integracja, takie zespolenie się naszej drużyny. I muszę Państwu powiedzieć, że bardzo sympatycznie nam się to udało. To zadanie wykonaliśmy w 100%. I mam nadzieję, że jakieś efekty tego spotkania, tego naszego obozu krótkiego, już będziemy mogli niebawem oglądać. Bardzo fajnie nam się współpracowało. Trochę potrenowaliśmy, trochę pobiegaliśmy, pograliśmy w Unihoka. Było bardzo sympatycznie. Myślę, że tworzymy bardzo zgrany zespół. Wyszukany w zasadzie spośród wielu kandydatur, bo tych kandydatur mieliśmy kilka. Zawodnicy ci, którzy znaleźli się w naszym zespole, znaleźli się nie z przypadku. To są zawodnicy, których sobie życzyliśmy pozyskać. Udało nam się z nimi uzgodnić warunki kontraktu i możemy się dzisiaj cieszyć z ich obecności. Natomiast to, jak będą się zachowywać na torze, już niedługo zobaczycie. A myślę, że będzie wszystko ok. W tamtym roku było bardzo sympatycznie. Weszliśmy do pierwszej ligi. Bardzo się z tego cieszyliśmy. W tym roku jest, można powiedzieć, też bardzo dobrze. Jesteśmy przygotowani wszyscy dobrze. I jest nas wielu. I na obozie z trenerem rozmawialiśmy, że będzie rywalizacja, ale to będzie rywalizacja taka pozytywna, że nie ktoś będzie komuś zajeżdżał, tylko ten, kto będzie miał lepszy dzień, lepszą formę, ten będzie w składzie i trener będzie ustalał taki skład optymalny, który będzie pasował do przeciwnika i który będzie gwarantował nam zwycięstwo. To jest najważniejsze. A relacje między zawodnikami są naprawdę dobre, bo każdy z nas będzie rozumiał to, że zostanie, załóżmy, odsunięty od składu i nie będzie miał pretensji do nikogo, bo ktoś inny będzie w lepszej dyspozycji. Także każdy jest na to przygotowany, ale wszyscy będą starać się jeździć i robić dla Was, drodzy kibice, i dla klubu, dla działaczy, jak najlepiej. Będę walczył o wszystkie, na całą długość toru i myślę, że na mecie Adam będzie oglądał moje plecy. Jestem przygotowany bardzo dobrze, mam trzy motory kompletne, plus jeszcze jeden silnik. Też osoby, które mają co do tego wątpliwości, ponieważ łączą nas wspólne wspomnienia, były te bardzo przyjemne chwile i były też gorzkie momenty, dlatego prosiłbym, żeby te osoby, które mają jakieś wątpliwości albo zarzuty to do mojej osoby, żeby zgłosiły to odpowiednim organom albo raz na zawsze zakończyły stary rozdział. Chciałbym, żebyśmy wspólnie tworzyli sobie czystą białą kartkę i zapisywali na niej nowe osiągnięcia. Być może takie sukcesy jak ono w 50. Dziękuję. Krzysztof, jeszcze tylko jedno pytanie. Znasz wszystkich swoich kolegów z drużyny? Znasz pozostałe składy drużyn pierwszej ligi? Może, powiedz może ty, jak oceniasz nasze możliwości? Wielu skazuje nas praktycznie na pożarcie w tych statystykach. Wielu z prezesów pierwszej ligi, czy też innych fachowców skazuje nas tylko i wyłącznie na walkę o utrzymanie. Jak ty sądzisz? Co będzie ze startem w tym roku? Ja na szczęście nie zajmuję się takimi spekulacjami. Myślę, że każdy z nas tutaj zawodników wie, na co go stać, jakie są jego możliwości. I chciałbym zapewnić tutaj wszystkich zebranych i nie tylko w tej sali, że każdy z tych zawodników, którzy siedzą za mną, również ja, da z siebie wszystko na torze i myślę, że stać nas na to szóste miejsce bez problemu i być może pokusić się o jakąś niespodziankę. Są naprawdę fajni ludzie. Mam wiarę w tych ludzi, którzy będą tworzyć tą drużynę. Jeżeli w najmniejszym stopniu przyczynię się do ich sukcesu, będę usatysfakcjonowany.